Nina Terentjew komentuje zwolnienie Katarzyny Dowbor z Nasz Nowy Dom. Rynek się upomni. Media obiegła informacja o odejściu Katarzyny Dowbor z programu Nasz Nowy Dom. Edward Miszczak podziękował gwieździe za współpracę, czym naraził się telewidzom. Teraz sprawę skomentowała Nina Terentjew. Jej zdaniem wyjdzie to Kasi na dobre. Katarzyna Dowbor to jedna z najbardziej doświadczonych i najpopularniejszych polskich prezenterek. W ostatnich latach podbijała serca widzów jako gospodyni programu Nasz Nowy Dom, gdzie wraz z ekipą profesjonalistów remontowała domy potrzebujących rodzin. Format okazał się wielkim hitem, a fani nie wyobrażali sobie odcinków bez udziału sympatycznej 64-latki. Tym większym zaskoczeniem była informacja o rozstaniu Dowbor z Nasz Nowy Dom. Okazało się, że Edward Miszczak podziękował Katarzynie za dalszą współpracę, co wywołało oburzenie wielu widzów. Portal Plotek postanowił poprosić o komentarz Ninę Terentjew. Nina Terentjew o zwolnieniu Katarzyny Dowbor z Nasz Nowy Dom. Nie potępia Edwarda Miszczaka. Nina Terentjew jest matką sukcesu Nasz Nowy Dom. To za jej kadencji jako dyrektor programowej program pojawił się na antenie Polsatu. Czy zatem uważa, że decyzja jej następcy jest niewłaściwa? Okazuje się, że 77-latka wierzy w profesjonalizm Edwarda Miszczaka, a zmiany w obsadzie nawet największych hitów uważa za normalne. Nie znam kulis tej sprawy, ale tak to w życiu bywa, że ludzie zmieniają pracę i nie ma w tym nic sensu. Nie chcę wróżyć z fusów, ale wydaje mi się, że rynek telewizyjny szybko się o nią upomni. Takie osoby jak Katarzyna zawsze sobie poradzą, stwierdziła była dyrektor programowa Polsatu. Sama Dowbor w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych nie kryła jednak smutku z powodu rozstania z programem, w którym doskonale się odnalazła. Po 10 latach pracy muszę się pożegnać z programem, który był chyba najważniejszy w moim życiu. Programem, który był misją i miał jedno niesamowite przesłanie, po prostu pomagał ludziom. Dawał nadzieję tym, nad których losem nikt się nie pochylał. Nam udawało się to aż przez 10 lat. To mnóstwo czasu spędzonego z cudownymi ludźmi. Dlatego chcę wam za to teraz podziękować. Dziękuję wszystkim naszym rodzinom. Na zawsze pozostaniecie w moim sercu. Czytamy. Mamy nadzieję, że Katarzyna szybko wróci na ekrany.